Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Galińskiego zatytułowanej Kółko się pani urwało Czyta Elżbieta Kijowska. Rozdział pierwszy. Życie jest jak promocja na kurczaka w markecie. Niby atrakcyjne, ale potrafi zakończyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Tak właśnie było tego dnia. Gdy dojechałam do sklepu, nie było już śladu promocji, ale o tym to już nie byli łaskawi poinformować w gazetce reklamowej. Oszuści. Daleka wyprawa do sklepu okazała się nieudana i musiałam obejść się smakiem. Ruszyłam więc w stronę tramwaju. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko spróbować za tydzień. — Zaraz pani kółko odpadnie — powiedział młody człowiek, spoglądając na mój wózek zakupowy. — A odczep się pan do cholery — rzuciłam od niechcenia. Nostradamus się znalazł. Uwaga o wózku była dalece niestosowna. Co prawda miał swoje lata, ale sprawował się doskonale. Nigdzie się bez niego nie ruszałam. Jeżeli kółko miałoby odpaść, zwiastowałoby to już chyba tylko koniec świata. Poza tym, co to za zwyczaje? zaczepiać nieznajomych na ulicy i wtrącać się w nie swoje sprawy. Tramwaj podjechał na przystanek. Chwyciłam poręcz i wciągnęłam się po schodkach. Chore biodro odezwało się po kilku dniach spokoju. W moim wieku nie można takich bólów lekceważyć. Ja o siebie dbam i dlatego zapisałam się na badania. Przez tydzień wstawałam o czwartej rano, żeby zarejestrować się do ortopedy, aż w końcu się udało. Był to jeden z moich większych sukcesów ostatnio. Dobre, dwusetne miejsce w kolejce do operacji z terminem za cztery lata. Wagon był prawie pusty, więc nie przeszkadzając nikomu usiadłam sobie cichutko, jak przystało na starszą panią. Tramwaj raz kołysał się łagodnie, to znowu rzucał na boki niczym rozjuszony byk na rodeo. Z łatwością można było rozbić sobie głowę na dawno nieremontowanym odcinku torów. Pogoda niby ładna, ale słońce tak świeciło w oczy, że nie można było patrzeć, co ludzie robią na ulicy. Rozejrzałam się wśród pasażerów, ale nie znalazłam nikogo godnego uwagi. Nagle poczułam niezbyt ładny zapach męskiego potu. Odwróciłam się. Para dzieciaków koło trzydziestki. Podkręciłam aparat słuchowy na maks. Dostałam go od syna. Z poprzedniego byłam bardziej zadowolona. Ale teraz podobno elektroniki już się nie naprawia, tylko kupuje nowe urządzenia. Nawet jak na moje niewysokie wymagania ten nowy aparat sprawował się fatalnie. Znając mojego syna, postanowił na nim zaoszczędzić. Praktycznie nic nie było słychać z tego, co działo się na drugim końcu tramwaju. Gapiłeś się na jej cycki, widziałam! powiedziała do niego niby to obrażając się, niby to prowokując do tego, żeby ją przepraszał. A nawet jak się gapiłem, to co? Burknął. Był w miarę wysoki, ale z brzuchem, ostrzyżony na krótko, wymięta koszulka, krótkie spodenki i sportowe buty. Ona wszystko na wierzchu. Za krótka koszulka, a na tyłku to nawet nie spodenki, tylko coś jakby majtki. Jednym słowem, kwiat narodu. Moje już ci się nie podobają. Są spoko. Dzięki. Przestań już gadać, bo łeb mi pęknie, uciął. Przepraszam. Przysunęła się do niego. On objął ją od niechcenia. Gębę wykrzywił tak, że każdy by się domyślił, że mu na niej nie zależy. Kochasz mnie? No przecież. Jak bardzo? Tak kurwa bardzo, że ja pierdolę. Szkoda, że musiałam już wstać, ale nie chciałam przegapić swojego przystanku. Dzień wcześniej tak zrobiłam i musiałam iść potworny kawał drogi po starym, rozwalonym chodniku. Przez takie właśnie chodniki ludziom psują się wózki. Niektórym nawet urywają się kółka. Ale ty głupia jesteś, dziewczyno, pomyślałam, podchodząc do drzwi. Tyle razy spotykałam tę parę. Zawsze na kacu lub po pijaku. On obmacywał wszystkie dziewczyny, a ona udawała, że tego nie widzi. Głupia! Słucham? spytała, spojrzawszy na mnie zaskoczona. Niemożliwe, że to powiedziałam. Nie wiedziałam, co zrobić. Złapałam się mocniej poręczy. Chciałam zbiec po schodkach tramwaju, ale drzwi jeszcze były zamknięte. Wzięłam głębszy oddech i wyrzuciłam to z siebie. Jak możesz być taka głupia? Przecież on tę marzenkę już w zeszłym tygodniu przeleciał, powiedziałam, przytrzymując się poręczy. Szanuj się, dziewczyno. Nie możesz pozwalać się tak traktować. — O czym ona mówi? — Znacie się? — spytała tego swojego Don Juana ze złamanym nosem. — Pierwszy raz na oczy widzę pierdoli od rzeczy. — To skąd wie, jak Marzenka ma na imię? Drzwi się otworzyły i powinnam była czym prędzej uciec, ale chciałam choć przez chwilę popatrzeć, jak głupkowaty uśmieszek znika mu z gęby. Trwało to kilka sekund. Przemyślał swoje zachowanie. Zastanowił się nad sobą głęboko. Spieprzaj stara, warknął. Kto? Ja? Spytałam zaskoczona. Przecież sam opowiadałeś kolegom, jak tę marzenkę trzy razy z każdej strony pukałeś? Dziewczyna się rozpłakała. Nie powinnam była tego mówić. Wtedy on wściekły obmacał się po kieszeniach, jakby szukał czegoś. Przestraszyłam się, że wyciągnie nóż. Może nawet miał zamiar to zrobić, ale w kieszeni znalazł tylko długopis. Popatrzył na niego z niedowierzaniem, ale skoro zdecydował się mi grozić, nie wycofał się. Wymierzył długopis w moją stronę. Mógłbym cię zabić, wycedził przez zęby, po czym spojrzał na swój oręż. Tym długopisem. Pi, skwitowałam. Też mi coś. Widzieliście, ludzie? Nikt się nie obejrzał. Niepotrzebnie się narażałam uciekać i nigdy więcej nie popełnić podobnego błędu. Tramwaj zatrzymał się na kolejnym przystanku i drzwi się otworzyły. Na szczęście. Odwróciłam się i ruszyłam schodami do wyjścia. Już nawet zapomniałam o bolącym biodrze. Nie dla mnie takie ekscesy. Trzeba być jak mysz siedzieć spokojnie w kącie i nie wychylać się, aż minie zagrożenie. Muszę to sobie dobrze zapamiętać. Wszyscy tak robią i dobrze na tym wychodzą drzwi zamknęły się zaraz po tym jak stanęłam na chodniku, odetchnęłam, widziałam jeszcze przez chwilę, jak wracał ją przepraszać, no ale przecież ona była głupia, przebaczy mu a on znowu zacznie swoje ruszyłam do domu kolejny raz miałam do przejścia dłuższą drogę, nie uszłam jednak daleko stało się. Kółko mojego wózka potoczyło się po chodniku, zrobiło kilka efektownych piruetów i zatrzymało się obok krawężnika. A tak się ten wózek dobrze sprawował! Jeszcze dzisiaj go chwaliłam! Cholerny szmelc kupiony za nieduże pieniądze od pyzatego handlarza na bazarze. Będzie pani służył wieki! zapewniał, wykrzywiając nalaną gębę w nieznośnym uśmiechu. A ja kupiłam! Co niby innego miałam zrobić? Na plecach targać? Zakupy z drugiego końca miasta? Matko jedyna, jak ja teraz dojdę do domu? Jeszcze przystanek przejechałam przez tego niedomytego cyckowego Don Juana. Przywiązałam kółko sznurkiem od rzodkiewek. Nie obracało się, ale wózek przynajmniej nie szorował po ziemi. Jak ja się umęczyłam na tym cholernym słońcu. Podspływał mi po twarzy i nie tylko. Mimo, że jak na moje lata byłam bardzo sprawna, tak przynajmniej twierdziła instruktorka aerobiku w dzielnicowym klubie seniora, to styrałam się strasznie. Niedaleko naszej kamienicy zobaczyłam jednego z lokalnych pijaczków. Wyprowadzał swojego karykaturalnego pieska na nieduży trawnik. Przeważnie stało tam ich dwóch na tak zwanym papierosku. On i facet bez lewej nogi, który mieszka na moim piętrze. Amputowali mu ją kilka lat temu. Wśród niewtajemniczonych wzbudzał współczucie. Starszy pan, bez nogi, smutny widok. Ci jednak, którzy mieli jakąkolwiek styczność z alkoholizmem, wiedzieli, że zwężenie naczyń, prowadzące do całkowitego zaniku krążenia i obumierania tkanek, to bezpośredni skutek choroby alkoholowej. Zasłużył sobie. W każdym razie tego przedpołudnia byłem zmęczona do tego stopnia, że mijając człowieka, który ukłonił się nisko mówiąc dzień dobry, odpowiedziałam tylko zdawkowo. No, proszę, widzi pan starszą, schorowaną osobę, męczącą się z zepsutym wózeczkiem, i jedyne, co potrafi pan powiedzieć, to dzień dobry. Nie oczekuję przecież, że wniesie mi pan zakupy po schodach, albo choćby otworzy drzwi. Ale, żeby okazał pan choć trochę współczucia i zrozumienia, pokręciłam głową na znak dezaprobaty. Wstyd, proszę pana, wstyd. Spojrzał tylko zdziwiony, a przecież widział mnie z daleka. Powinien się zorientować, w jak trudnej byłem sytuacji. Mógł się domyślić, jak ciężko ciągnie się wózek wypełniony zakupami, w którym jedno kółko się nie obraca. Nasza kamienica mieściła się na starej woli. Tak mówili na te okolice, chociaż ze starej zabudowy została już tylko nasza ulica. Wokół powyrastały przeszklone biurowce. Mnie się te zmiany nawet podobały. Było ładniej. Nowe budynki nie były brudne i nie śmierdziały. Nie wiedziałam tylko, do czego służyły. Nie było w nich sklepów ani zakładów rzemieślniczych. Raz weszłam do jednego. Tak tylko, żeby zobaczyć, co jest w środku. Okazało się, że nic. Tylko windy. Masa ludzi szła sznurkiem jeden za drugim i upychała się w tych windach. Naprawdę bardzo dużo ludzi, a wszyscy niezwykle eleganccy. Tam są tylko firmy, proszę pani, powiedział jeden sympatycznie wyglądający pan w czarnym mundurze. Dlatego właśnie na zakupy trzeba było jeździć coraz dalej i dalej, a nowych, wysokich budynków było coraz więcej i więcej. Przez to, że nasza ulica jeszcze została taka jak dawniej, utrzymało się na niej trochę zieleni. Także szewc i szklarz jedne z ostatnich tak starych zakładów po tej stronie Warszawy. Przeszłam przez cuchnącą kilkudniowym moczem bramę i ruszyłam do windy. Nasza winda też często śmierdziała wódką, papierosami. Zdarzało się także, że któryś z psów nas mrodził. Tym razem miałam szczęście. Tylko zatęchłe powietrze dało się wytrzymać. Winda jeździła bardzo powoli i średnio raz w miesiącu się zacinała. Potrzebowała zapewne generalnego remontu, ale nie trzeba być balcerowiczem, żeby wiedzieć, że to wymagałoby gigantycznych pieniędzy. Tysiąca złotych albo i więcej. Może tysiąca stu. Kogo byłoby stać na takie wydatki? Póki co był jeden uczynny, choć niezbyt zdolny człowiek ze spółdzielni, który co jakiś czas naprawiał tę naszą windę, tak żeby przynajmniej jeździła. Ucieszyłam się na myśl o domu. Wyjęłam klucze. Zamyślona chciałam włożyć klucz do zamka, ale zorientowałam się, że nie było moich drzwi. Przez chwilę pomyślałam, że koleżanka z dzielnicowego klubu seniora miała rację na temat telenowel robiących dziury w mózgu. Cofnęłam się o krok i rozejrzałam. Nie pomyliłam piętra jak tydzień temu, kiedy próbowałam otworzyć kluczem drzwi sąsiadki z drugiego. Nie było moich drzwi. A z korytarza widać było wnętrze mieszkania. Bardzo dziwny widok. Jakby zaczynało się już na klatce schodowej. Matko, jedyna, co ja teraz pocznę? Kto mógł mi to zrobić? Jak ja sobie poradzę? Zakryłam ręką usta i patrzyłam przerażona. W głowie mi się to nie mieściło. Skąd wezmę takie dobre drzwi? Solidne z czterema zamkami i wizjerem obejmującym całą klatkę schodową. Po chwili osłupienia ruszyłam przed siebie. Na szczęście drzwi nie zostały skradzione. Odnalazły się w mieszkaniu. Oparte o ścianę. Porozwalane rzeczy w domu mówiły wszystko. Włamanie, zrobiło mi się gorąco. Dlaczego ja? Za co mnie to spotkało? Chciałam wrócić, wyjść z windy jeszcze raz i żeby to wszystko okazało się nieprawdą. Tyle mieszkań w naszej kamienicy, a jakiś bandyta wybrał właśnie moje. Nie wiedziałam, czy wchodzić do środka. Złodziej mógł nadal tam być. Przyłapany na gorącym uczynku, mógł zareagować nerwowo. Obrzucony najgorszymi, niechrześcijańskimi obelgami, straciłby na pewno sporo animuszu. Ale nie oszukujmy się, z moim ciśnieniem i bólem w biodrze nie byłabym w stanie sprostać mu w fizycznej konfrontacji. Może jeszcze pięć lat temu. Ruszyłam w głąb mieszkania najostrożniej, jak to tylko możliwe. Stary parkiet zaskrzypiał, zdradzając mnie już przy pierwszym kroku. Mimo to szłam dalej. Przyczajona i czujna skanowałam otoczenie niczym dziki kot. Powłóczący dziś nieco lewą nogą. Dziki kot ze sporym nadciśnieniem, ale też z jeszcze większą determinacją do obrony własnego terytorium stanowiącego 42 metry kwadratowe plus piwnica. Oparte o ścianę drzwi wejściowe były zdemolowane. Zawiasy wisiały na śrubach, zamki były wyłamane. Wszystkie cztery, mimo że takie solidne. Jedno spore pęknięcie wskazywało na dużą siłę uderzenia. Do ich sforsowania musieli użyć czołgu. Szafa i lustro nienaruszone. Szuflada toaletki rzucona na podłogę, a jej zawartość rozsypana. Klucze, paragony, śrubokręt, zapałki. Zajrzałam ostrożnie do salonu. Nikogo. Tam też bałagan. Półki, szafki, szuflady otwarte. Zawartość na podłodze. Książki, ubrania, dokumenty. Podobnie w kuchni i łazience. Weszłam do sypialni i natychmiast przeszła mi dziwna i trochę chora fascynacja nową sytuacją. Na podłodze leżał sponiewierany... Zmięty i może nawet zdeptany, mundur galowy Henryka. Wszelkie granice zostały przekroczone, zrobiło mi się słabo, musiałam się podeprzeć. Jaki bydlak mógł to zrobić? Jaka bezduszna menda mogła dopuścić się sprofanowania mojej najświętszej pamiątki po mężu? Żyć mi się odechciało. Usiadłam na łóżku, było mi wszystko jedno. Złodziej mógł wyjść z szafy i zadźgać mnie nożem, albo udusić. Przez lata ten mundur wisiał na stojaku krawieckim. Tak prezentował się najlepiej. A może zostawiłam go tak dlatego, że przechodząc przez przedpokój, przez ułamek sekundy, miałam wrażenie, że to Henryk? Że wrócił i stoi, patrząc w okno, tak jak miał w zwyczaju? Często tak robił. Denerwowało mnie to wtedy. Teraz dałabym wszystko, żeby móc choć przez chwilę go widzieć. Ogarnęła mnie potworna bezradność. Coś mi zostało odebrane i nie chodziło o przedmioty. Zostało mi odebrane moje bezpieczne, intymne i własne miejsce. Dom, w którym czułam się u siebie, który należał tylko do mnie, który mieścił moje wspomnienia, uczucia i wszystko, co najcenniejsze. Ktoś do niego wtargnął. Bez mojej zgody dotykał rzeczy, których nawet ja nie zawsze mam odwagę dotykać. Zbezcześcił moje pamiątki, sprowadził je do poziomu zwykłych, bezwartościowych przedmiotów kartek, papieru, metalowych figurek. Obdarł mój dom z duszy, poniżył i zgwałcił pamięć o moich bliskich, która żyła w tym domu. Odebrał mi to wszystko. Po chwili smutek ustąpił w wzburzeniu. Wstałam i wróciłam do przedpokoju. Podniosłam kółko, które ostatecznie oderwało się od wózka i cisnęłam nim z całej siły. Kurwa, mać! wrzasnęłam. Trafiłam w lustro, które pękło na kilka części. Co to za świat, w którym nie ma już żadnej świętości? Dosyć tego. Nie zgadzam się. Nie pozwalam. Wyjęłam telefon i wybrałam numer. Nie było czasu do stracenia. Postanowiłam działać dorwać gada i wymierzyć sprawiedliwość dosyć z uległością, wycofywaniem się siedzeniem po cichu w kącie, koniec halo? Zacząłem rozmowę telefoniczną starszy posterunkowy Michał Sobieszczański w czym mogę pani pomóc? spytał jakiś młodzieniec zupełnie zbił mnie z tropu tym pytaniem pomoc jak najbardziej była mi potrzebna a silny pan jest? To żart? Jeżeli tak, to proszę się natychmiast rozłączyć. Oczywiście, że nie. Ale skoro oferuje pan pomoc, to przydałoby się wstawić z powrotem moje drzwi wejściowe. Widzi pan, te są w okropnym stanie. Ktoś musiał być silny jak zwierzę, żeby aż cztery zamki wyłamać. Wyobraża sobie pan? Miało miejsce włamanie? Oczywiście. A myśli pan, że po co dzwonię? Proszę powiedzieć konkretnie, co się stało. Mamy sporo pracy, słucham. Przecież to pan zbacza z tematu, a potem mnie pogania. Jeżeli taki pan zajęty, to niech pan w końcu przyjmie zgłoszenie i weźmie się do roboty. Przecież mnie ukradziono. Złodziej może być jeszcze blisko. Przydałoby się go złapać, prawda? Rozumiem, że nastąpiła kradzież. Matko jedyna, a co innego? Przecież nie gwałt. W moim wieku, na Boga. Gdzie pani mieszka? Miedziana, dziesięć mieszkania, cztery. Zapisał pan? Przyślemy kogoś. No, to dziękuję panu bardzo. Miło z pana strony. I przepraszam, że przeszkodziłam panu w pracy, skoro taki pan zajęty. To wszystko? Tak, to wszystko. Nie mam więcej mieszkań do okradzenia. Do widzenia! Właśnie dotarło do mnie, dlaczego miałam wrażenie, że złodziej był jeszcze w mieszkaniu. Cuchnąca woń przetrawionego dymu papierosowego. Wyraźny smród, którego w moim mieszkaniu nigdy wcześniej nie było i być nie mogło. Pobiegłam do salonu. Pudełko po butach, schowane w szafce z pościelą, zostało odnalezione i splądrowane. Widać, złodziej nie był taki głupi, skoro je odnalazł. Przeszukałam książki? Ani śladu pieniędzy! Niech to szlak! Odłożyłam niezłą sumkę na przyszłość mojego wnuka! Całe dwa tysiące dwieście złotych przepadło! Ileż ten rzezimieszek mógł sobie za to nakupować? Lepiej nie myśleć! Za takie pieniądze to i samochód można sobie kupić! Nie najnowszy, ale zawsze. Zniknęły też dokumenty Henryka? Niedobrze! Nie zaglądałam do nich od lat, ale miałam zamiar zrobić z nimi porządek. Nagle? Usłyszałam czyjeś kroki. Zamarłam. W ułamku sekundy przed oczami przewinęły mi się te wszystkie niezbyt mądre filmy, w których ofiara, jak ta głupia, pcha się pod nóż swojego oprawcy. Coś się stało? Zapytał sąsiad, z naprzeciwka. Odetchnęłam. Na nazwisko miał Podgórski, ale nazywali go Golum. Podobno to imię postaci z jakiegoś filmu, pewnie młodzieżowego, bo młodzieżowych to ja nie oglądałam. A filmy bardzo lubię i podobają mi się takie porównania do filmowych bohaterów. Dlatego i ja nazywałam go Golumem. Uważam, że to ładne imię. Sama jestem podobna do jednej aktorki Danuty Szaflarskiej. Nie tylko ja tak twierdzę. Dwie albo nawet trzy osoby mi już tak mówiły. Niestety ona już nie żyje. Niestety, bo póki żyła, mogłam się za nią podawać. W klubie seniora, gdzie sporo osób słabo widzi, uchodziłam za gwiazdę. Szczerze mówiąc, jestem od niej wyższa i szczuplejsza. Głównie dlatego, że mało jem. Nie z dbałości o linię, tylko z powodu niezbyt wysokiej emerytury. Nie przyznaję się synowi. Jeszcze by się martwił. — Od kiedy to się wchodzi bez pukania? — spytałam. — Po pierwsze, nie wszedłem, tylko stoję w progu, a po drugie, nie ma w co zapukać. — Nic się nie stało. I pańska sprawa. Remontuje się. Wzruszył ramionami i odszedł. — Co tu zrobić? Muszę jednak zadzwonić do syna. Ale on zawsze taki zajęty. Martwiłby się o mnie, a tyle ma na głowie, dziecko, praca. Poza tym nie ma co się oszukiwać, taki trochę pierdołowaty ten mój syn. Jak on miałby mi pomóc choćby z tymi drzwiami, skoro nie uprawia w ogóle żadnej aktywności fizycznej? Tłusty taki się zrobił, pyzaty na twarzy, brzuch mu wisi. Oczywiście stres nadmiar obowiązków, ja to wszystko rozumiem, ale kiedy go poprosiłam, żeby mi kran zmienił w łazience, to trzy razy przyjeżdżał, a to klucza nie miał odpowiedniego, a to uszczelkę urwał, a mnie tłumaczył, że to nie takie proste do zrobienia. Tymczasem jak w sklepie ten kran kupowałam, to wyraźnie mi powiedzieli, że każdy głupi będzie w stanie go zamontować. Szlak mnie trafiał. Nie dość, że mnie jakiś bydlak okradł, to jeszcze mi mieszkanie zasmrodził. Otworzyłam okno, bo aż mi się niedobrze zrobiło, a musiałam przecież ugotować zupę. Taki miałam plan. Po to jechałam do tego cholernego sklepu. Może jakbym nie pojechała, to bydlak by mnie nie okradł? Trudno. Stało się. Nie miałam zamiaru umrzeć z głodu, a ostatni raz jadłam rano. Jedno jajko na twardo, jak co dzień. Do tego niezbyt świeże pieczywo, bo takie jest i dobre i tanie. Nie ma się co dziwić, że byłam potwornie głodna. A jak człowiek głodny, to nie myśli. Wzięłam więc ten swój cholerny wózeczek i wypakowałam w kuchni. Sporo ładnych warzywek udało mi się tanio kupić. Pomidorki trochę poobijane, ale za to w bardzo okazyjnej cenie. Jak się ugotuje, to przecież żadna różnica. Wstawiłem wodę i zaczęłam siekać. Nie potrzebuje pani pomocy? Matko, chce mnie pan wykończyć. Golum przestraszył mnie po raz drugi. Co pan tu robi? Proszę natychmiast wyjść. Widzę, że było u pani włamanie. Ale pan spostrzegawczy. Do teleturnieju niech się pan zgłosi. Dzwoniła pani na policję? Spojrzałam na niego mrużąc oczy. Nóż śmigał, tnąc warzywa na kawałeczki. Zobaczę, czy da się coś zrobić z tymi drzwiami. To bierz się pan do roboty. Na cholerę pan tak stoi i gada. Słucham? Y powiedziałam, że dobrze, że pan taki chętny do pomocy. Albo jakoś tak. Cieszę się, odpowiedział, stojąc i patrząc na mnie. Dosyć tych uprzejmości, samo się nie zrobi. A już na pewno nie odstania i gadania. Poszedł. Po chwili usłyszałam głośne jęki, przerwałam siekanie i wyjrzałam do przedpokoju. Stał rozkraczony, a drzwi, które zapewne zamierzał podnieść i zawiesić na zawiasach, przygniatały go do ściany. Może mi pani pomóc? Zapytał z trudem, wydobywając z siebie głos. Stałam z ziemniakiem i nożem w rękach i patrzyłam, jak nieudolnie próbował się wydostać spod drzwi. Niech pan coś zrobi, bo się pan przecież udusi, stwierdziłam. Nogą niech pan pchnie i uwolni głowę. Tak pani sądzi? Spytał słabnącym głosem. Oczywiście, śmiało. Ja tu patrzę i powiem, jak panu idzie. A nie mogłaby pani też trochę. Urwał nagle, z trudem łapiąc oddech. Co pan mówi? Głośniej, bo nie rozumiem. Niech się pan tak nie grzebie! Przecież te drzwi pana uduszą. Zebrał się w sobie i resztką siły pchnął drzwi nogą. Ruszyły się o dobrych kilka centymetrów. Niewiele, ale wyraźnie przestały go miażdżyć, bo odzyskał naturalny kolor twarzy i zaczął głośno oddychać. No, to jak już pan się wydostał, to ja wracam do swojej roboty, powiedziałam, wycofując się do kuchni. Jakby co, to niech pan woła. Pomogę. Co też stało się z tymi mężczyznami? Proponują pomoc, a zaraz potem sami jej potrzebują. Gdybym nie była akurat zajęta, to sama bym sobie te drzwi zawiesiła. Bez użalania się nad sobą. Wstyd! Wróciłam do gotowania. Woda już zawrzała, więc wrzuciłam kostkę rosołową, bo przecież kurczaka nie dostałam, i kontynuowałam siekanie. Bam! Dobiegł mnie odgłos z przedpokoju. Oj, 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 zawył Golum. Co pan tam wyprawia? spytałam. Chce mi pan jeszcze bardziej drzwi rozwalić? Nie odpowiedział, a to nie uprzejme. Zajęłam się zupą. Wyszłam do niego dopiero, gdy usłyszałam, że z kimś gada. To był policjant. Nareszcie się pojawił. To ja dzwoniłam. W końcu pan przyjechał. — Ile można czekać? — Bardzo mi miło. — Starszy postarunkowy Michał Sobieszczański — powiedział, podając mi rękę. — Nie był podobny do żadnego aktora, a to kłopot, bo trudno zapamiętać takie skomplikowane nazwisko. Zapomniałam je zaraz po tym, jak je usłyszałem. Mimo że ani trochę nie przypominał sprytnego i przystojnego porucznika, postanowiłam dać mu szansę i nazwałam go Borewicz. Uścisnęłam jego rękę. Okazała się wiotka. Nie lubię takich. Niech się pan łaskawie bierze do roboty, bo muszę jak najszybciej odzyskać swoje rzeczy. Dobrze byłoby dorwać gagatka, zanim zamknął blaszak. Bo widzi pan chyba, że będę musiała kupić nowe zamki. Muszę pani powiedzieć, zaczął niezbyt przekonująco Borewicz, że niestety wykrywalność w tego typu sprawach nie jest zbyt wysoka. To znaczy zrobimy, co w naszej mocy. Jak to niezbyt wysoka. Jaka wykrywalność? Co pan mi chce powiedzieć? To ja już sobie pójdę, stwierdził golum. Drzwi jako tako, ale się trzymają. Trzymają się? Spytałam patrząc krytycznie na to, co zrobił. Do dupy robota jest gorzej niż było. I to zdecydowanie, złapałam go za ręka w koszuli i przytrzymałam spojrzał na mnie przestraszony wielkimi ślepiami. Nigdzie pan nie idzie? Będzie pan świadkiem? Dodałam. Wbrew pozorom, to są dosyć trudne sprawy. Mamy ich dużo, ludzi mało, no i są priorytety, kontynuował policjant. Mnie to nie interesuje. Po co pan mi to w ogóle mówi? Ja chcę odzyskać swoje rzeczy. Proszę ściągnąć tych, jakim tam, techników, psa, prokuratora i szukać, węszyć, tropić. Droga pani, niestety, ale nie mamy takich środków. Bardzo bym chciał. Może mnie pani już puścić? Spytał golum, wykrzywiając twarz w grymasie bólu. Faktycznie, uścisk mam mocny jak każdy, kto podróżuje komunikacją miejską Słuchaj pan. Mówiąc to, wepchnęłam Borewicza do mieszkania, zaraz za nim goluma, a następnie zamknęłam za nami licho zamontowane drzwi. Nikogo stąd nie wypuszczę, dopóki szanowny pan policjant nie znajdzie śladów włamywacza. Droga pani, to tak nie działa, oponował. Ja mam czas. Mogę tu pana trzymać dowolnie długo. Proszę bardzo. Jest miejsce zbrodni. Niech pan pokaże, co pan potrafi. Czy ja mam panu pokazać, jak się to robi? Policjant westchnął ciężko i przewrócił oczami. Golum nie protestował. Póki co był zadowolony, że zwolniłam uścisk i krew ponownie zaczęła docierać do jego dłoni. Niepotrzebnie się pani unosi. Zrobię wszystko, żeby ustalić i ująć sprawcę, stwierdził Borewicz. Chcę tylko, żeby była pani świadoma, że bardzo trudno jest w tego rodzaju zdarzeniach odzyskać skradzione mienie, a już na pewno nie jest to możliwe w trakcie jednego dnia. Dobrze, dobrze. Bierz się pan do roboty. Bo przez to wasze gadulstwo to mi zupa wykipi, powiedziałam, wracając do kuchni. A pan go pilnuje, nakazałam golumowi. Spojrzałam groźnie na obu. Zrozumieli, że to nie żarty. Zupa zapowiadała się nieźle. Chociaż za późno wrzuciłam ziemniaczki. Musiałam teraz zdecydować, czy pozwolić, żeby były niedogotowane, czy jednak potrzymać zupę dłużej na ogniu, ryzykując z kolei rozgotowanie kapusty. Proszę powiedzieć, co zginęło, zaczął policjant, biorąc się w końcu do swojej pracy. Spora suma pieniędzy, ważne papiery i trochę biżuterii. Telewizor zostawili, bo zepsuty. Zabije drania, jak go dorwę. Proszę się uspokoić. Nie wolno mówić takich rzeczy. To są groźby karalne. Spojrzałam na niego i przemilczałam tę niegrzeczną uwagę. O której godzinie wyszła pani z domu? drążył. Dzisiaj? Tak, dzisiaj. Zakładam, że wczoraj wszystko w mieszkaniu było jeszcze w porządku. Brawo, zgadł pan. Wyszłam przed dziewiątą, żeby być na otwarcie tego nowego sklepu, cztery przystanki stąd. Mamie o ludzi bajecznymi obietnicami, a potem okazuje się, że kurczaka dawno już nie ma. Wie pan chyba, jak to jest. Gdyby chcieć robić zakupy w normalnych cenach, to wiadomo, że nikogo nie byłoby na to stać. O której godzinie? Wróciła pani do domu. Niedawno. O, widzę, że pan jest raczej mrukiem. To znaczy, nie porozmawia się z panem jak z normalnym człowiekiem. Która mogła być godzina? Koło jedenastej wtrącił się niespodziewanie golum. A pan jest mężem? Spytał go policjan. Ja? Nie, zaperzył się. No, co pan, do jasnej cholery? Zwróciłam się do Borewicza. Ja z nim? Jak pan mógł w ogóle coś takiego pomyśleć? Spojrzałam na tego biedaka, goluma. Prawie żadnego włosa na głowie, żeby chociaż był całkiem łysy, ale nie. Ta resztka włosów, która mu została, gdzie niegdzie tworzyła takie żałośnie wyglądające kępki na kształt bolesnego wspomnienia dawnej bujności. Twarz blada, świecąca, z wielkimi niebieskimi ślepiami, pochylony w koszulinie i wiszących na chudym tyłku dresowych spodniach. Żadnych widocznych zalet. Jak Boga kocham. Jak można było nazwać tego człowieka od postaci filmowej? Pewnie ten filmowy golum to Heros, przystojniak wysoki, silny, o bujnej czuprynie, a ten nasz łysa po kraka z miedzianej dziesięć. Kim pan jest dla poszkodowanej? spytał goluma Borewicz. Nikim, odpowiedziałam za niego. Golumowi twarz zapadła się jeszcze bardziej, przez co stał się wyjątkowo mało przyjemny dla oka. Sąsiadem, mieszkam naprzeciwko, wtrącił swoje golum. Widział pan coś podejrzanego? Między dziewiątą a jedenastą? Nie, nic, niestety. A to dziwne, wyraziłam wątpliwość. Dobrze wiem, że pan cały czas siedzi przy wizjerze, a właściciel blaszaka wypaplał, że kupił pan sobie panoramiczny i nawet schody pan widzi. Więc jak to było? drążył policjant. Zazwyczaj obserwuje pan klatkę schodową, a akurat dzisiaj nic pan nie widział? To prawda, że patrzę przez wizjer, ale dzisiaj, no, akurat dzisiaj nie zobaczyłem tego złodzieja. Cały czas pan patrzył? Caluteńki. Jak to możliwe? Przyznaję, że na moment odszedłem. Do łazienki, na siku. Ile mogło pana nie być? Minutę? Nie, nie, drogi panie, Golum zaśmiał się pobłażliwie. Sikanie zajmuje mi zazwyczaj od dwunastu do piętnastu minut. Matko, ależ ten człowiek mnie zaskoczył. Myślałam, że nie może już bardziej zmaleć w moich oczach, a okazało się, że jednak może i to bardzo. Jak można opowiadać takie nieinteresujące, a nawet obrzydliwe szczegóły z własnego życia i to obcym ludziom w przedpokoju? Wie pan, która to mogła być godzina? Spytał policjant. A co to za głupie pytanie, wtrąciłam się, widząc, że rozmowa prowadzi donikąd. Skąd niby miałby wiedzieć, o której godzinie poszedł do łazienki? Była godzina dziesiąta trzydzieści, proszę pana, wyrecytował wyraźnie zadowolony z siebie golum. Wiem, ponieważ jeżeli w tygodniu wypijam rano jedną szklankę mleka, to sikam dopiero o jedenastej. Ale dzisiaj jest sobota, a w sobotę wypiłem dwie. Świetnie, borewiczowi najwyraźniej nie przeszkadzały urologiczne zwierzenia mojego sąsiada. A jak pan wrócił? To jak wyglądały drzwi poszkodowanej? W ogóle nie wyglądały, bo już ich nie było. Nie wzbudziło to pańskich podejrzeń? Nie zawiadomił pan policji? A o czym miałem zawiadamiać? Nie widziałem co się stało. Jakbym zobaczył rozwalone drzwi to pewnie bym się zaniepokoił, ale one po prostu zniknęły. Więc co pan zrobił? Nic. Siedziałem na swoim stołku. Ma pan stołek przy wizjerze? spytałam. Tak. Taki wysoki, barowy? Y powiem pani gdzie tanio kupić. Dobrze, ale to później. Sapnęłam, bo chęć okazyjnego zakupu, choć duża, nie mogła się równać z chęcią ujęcia złodzieja. Tak jak już powiedziałem, siedziałem dalej. Nikogo pan nie widział? Nie. Dopiero potem przyszła sąsiadka. Weszła do środka. Dziwnie się zachowywała. Taka przyczajona jakaś była. Mówiąc to, zgarbił się, wystawił głowę do przodu i przeszedł dwa kroki. Daj pan z tym spokój! Przerwałam. Więc przyszedłem spytać, czy coś się stało, kontynuował. Zatem włamanie miało miejsce między dziesiątą trzydzieści a dziesiątą czterdzieści podsumował Borewicz. Bardzo panu dziękuję. Y, czyli ja już mogę iść? Pora sikania, spytałam w trosce o jego zdrowie oczywiście. Tak, może pan już iść, odrzekł policjant. Golum poszedł do siebie. Borewicz wyjął mały notesik i zaczął coś w nim zapisywać. Piętnaście minut to bardzo krótki czas, jak na włamanie do mieszkania, powiedział, podnosząc wzrok znad notatek. Czy ma pani wrogów? Ja? Nie skąd? Jestem raczej lubiana, odprowadziłam wzrokiem goluma. Może bardziej szanowana. Sprawca mógł panią znać. Mógł już wcześniej u pani być. Co pan opowiada? Trzeba się zastanowić, czy mógł to być ktoś z bliskiego otoczenia. Borewicz gadał bzdury, ale też ruszył się w końcu i przeszedł po mieszkaniu. Przyglądał się porozrzucanym przedmiotom. Podniósł książkę. Pięćdziesiąt twarzy Greja. Spojrzał na mnie uważnie. Dostałam w prezencie. Powiedziałam, wzruszając ramionami. Przekartkował, jeszcze raz na mnie spojrzał i odłożył książkę. Nudno się zrobiło, więc wzięłam się do sprzątania kuchni. Bandyta zrobił niezły bałagan. Szukając pieniędzy, jak sądzę, wysypał zawartość puszki z kawą. Swoją drogą niezła skrytka. Nie pomyślałabym, żeby tam chować pieniądze. Tak czy inaczej, nie miałam zamiaru długo się tym martwić. Zebrałam ziarna kawy na szufelkę, przesypałam na durszlak i przepłukałam pod kranem. Słońce mocno świeci. Ziarna szybko wyschną, a kawa jest droga. Mam coś dziwnego, odezwał się policjant. Zuch! Długo panu zajęło, ale niech pan mówi, co to takiego. Dosyć nietypowe jest to rozbite lustro. Sherlock Holmes, cholera jasna. Słucham? Nic, nic. Mówię, że to mało. Każdy może rozbić lustro. Może jeszcze pan coś znajdzie? Nie, to jest ciekawe. Widzi pani, włamywacze zazwyczaj starają się nie zwracać na siebie uwagi, zostawiać jak najmniej śladów i robić mało hałasu, nawet jeżeli są amatorami. To jest instynktowne działanie. Może sprawców było dwóch i wywiązała się między nimi sprzeczka? Może lustro zostało rozbite narzędziem użytym przy włamaniu? To może być trop. Widzę, że do niczego nie dojdziemy westchnęłam, spoglądając na kółko od wózka. Borewicz schylił się, żeby przyjrzeć się potłuczonemu lustru. Bardzo musiało mu się wydać interesujące, bo po chwili ukląkł, a potem to już chodził na czworaka z nosem przy ziemi. Widziała to pani? Spytał. Chyba nie myśli pan, że będę z nim chodzić na czworaka? Wyjął telefon i zrobił zdjęcie fragmentu podłogi. Podniósł się i pokazał mi ekran. Nic nie widzę, oznajmiłem, patrząc na zdjęcie parkietu. Niewyraźny, okrągły ślad, powiedział, kreśląc okrąg palcem na ekranie telefonu. Pełno ich tutaj. Co to może być? Kule wykrzyknęłam pełna euforii. To kule! Jak mogłam być taka głupia? Smród papierosów. Znałam go dobrze. Czułam go niemal codziennie w windzie, na klatce schodowej, nawet na dworze. Cholera! Facet bez nogi! krzyknęłam. Nie rozumiem. Wszystko, ale to dosłownie wszystko, wskazuje na sprawcę. To, że włamywacz musiał mnie znać. Ślady kul na parkiecie i jeszcze jeden trop, którego pan w ogóle nie zauważył. Jaki? Spytał zmieszany. W całym mieszkaniu cuchnie papierosami. Nie czuje pan? Czuję gotującą się zupę. Musiałam otworzyć okno. Przecież bym się udusiła od tego smrodu. To ślad jasny jak cholera. Przecież ja nie palę. Czy ja śmierdzę papierosami? Co z tego wynika? Przecież na moim piętrze mieszka facet bez nogi. Alkoholik, podejrzany typ. Miał już do czynienia z prawem pali jak kotłownia na kilometr śmierdzi papierosami. Te z przemytu cuchną charakterystycznie. Nie da się z nim do windy wsiąść. To on mnie okradł, przecież to oczywiste. Czy ja mam wszystko za pana zrobić? Porozmawiam z nim oczywiście, ale to jeszcze nie są dowody. Mam do pana pytanie. Tak? Dużo jest was w tej policji? Są braki kadrowe, ale jest nas trochę. Dlaczego pani pyta? A pan wśród innych jak się czuje? Mocny? Może pański przełożony stwierdził, że włamanie do starszej pani to nie taka ważna sprawa i można ją obgonić żółtodziobem. Sam pan powiedział priorytety? Nie odezwał się. Mniej więcej od tego momentu Borewicz stracił motywację i przestał być sympatyczny. Zaczął nerwowo poruszać się to w jedną, to w drugą stronę. Wkładał ręce do kieszeni tylko po to, żeby zaraz je wyjąć. Coś chciał powiedzieć, ale tego nie robił. Miałam wrażenie, że przestał czuć się dobrze w moim towarzystwie. Dokąd pan idzie? Porozmawiać z sąsiadami. Powiedział już z za drzwi. Obrażalski. Jak będzie taki delikatny, to w policji chyba kariery nie zrobi. Ja jestem miła, ale nie wszyscy tacy są. Od ludzi to się można nieźle nasłuchać. Musi nabrać odporności, inaczej ta praca go wykończy. Wyszłam na klatkę i podkręciłam aparat na maksimum. Borebicz pukał do drzwi mieszkania faceta bez nogi. — Matko, jaki on był mało zdecydowany. Zamiast kopnąć w drzwi i wejść do środka, jak w dziewiątym odcinku z 1978 roku, to on stał pod drzwiami i pukał, jak grzeczny chłopiec. Facet bez nogi jakoś nie miał skrupułów, żeby rozwalić moje drzwi razem z zamkami, bardzo solidnymi. A ten nic, tylko pukał i pukał. — Wywal pan te drzwi z kopa. Przecież on nie otworzy krzyknęłam. Odwrócił się, żeby na mnie spojrzeć. Proszę dać mi pracować, dobrze? Chyba znowu się obraził. Bardzo chętnie, ale niech mi pan pokaże jakieś efekty. Odwrócił się i ponownie zapukał do drzwi. Wypowiadał przy tym różne eleganckie regułki Których nauczyli go zapewne w szkole policyjnej Brzmiało to jak wymawianie magicznych zaklęć Przez naiwne dziecko wierzące, że którejś z nich zadziała I stanie się cud Na przykład nauczyciela trafi szlag Albo przez okno przyfrunie jednorożec Nie udało się Choć przyznaję, że przez krótką chwilę Ja także miałam nadzieję, że facet otworzy Może szedł do drzwi bardzo powoli? W końcu miał tylko jedną nogę. Może był pijany? Nie trzeba było wiele, żeby domyślić się, że za kołnierz to on nie wylewał. Chudy, na twarzy fioletowy, opuchnięty, nos złamany w kilku miejscach, zęby powybijane. W dodatku jeszcze palił i to nie mało. Do niedawna nie miałam pojęcia, skąd miał na to wszystko pieniądze. Teraz już było jasne, za czyje pieniądze kupował przemycane spirytus i papierosy. Bolewicz przespacerował się trochę po naszej kamienicy, usiłując zebrać potrzebne w śledztwie informacje. Ta spod dwójki mu nie otworzyła, choć była w domu. Pewnie się stroiła na spotkanie z jednym rzekomo przystojnym panem z klubu seniora. To i tak bez znaczenia. Ona nigdy nic nie wie. Jedyni młodzi ludzie w naszej kamienicy mieszkali pod jedynką. Po każdej porannej kopulacji, którą było słychać przez kratki wentylacyjne, ona robiła mu śniadania, a potem następowała awantura o to, że on w ogóle nie zajmuje się dzieckiem. Kilka do kilkunastu minut później on pojawiał się z wózkiem na klatce schodowej, a ona gadała przez telefon z koleżanką z pracy. Oni nie tylko nic nie wiedzieli, ale w ogóle nie interesowali się życiem kamienicy. Tacy młodzi a żadnych zainteresowań. Nie wiadomo w jakim świecie żyli, Borewicz niczego się od nich nie dowiedział. Było trochę dziwaków w naszej kamienicy. Można by długo wymieniać.